freue mich, dass ich heute bei euch sein darf. Für mich das erste Mal in Odessa. Cieszę się, że mogę dzisiaj być pośród was. Jestem pierwszy raz w Rzeszu. Und ich habe herzliche Grüße von den Geschwistern von dem Ort, wo ich hier komme. I mam dla was serdeczne pozdrowienia dla odwierzących z miejscowości, z której pochodzę. Ich will das kurz erklären. Wir haben erst in der Stadt Paderborn das Zusammenkommen gehabt. Myśmy, może krótko powiem, mieli miejsce w miejscowości Paderborn. Aber das Haus ist verkauft worden und wir mussten uns einen neuen Raum suchen. Ale ten dom został sprzedany i musieliśmy szukać nowego pomieszczenia. Wir kommen jetzt in einem Ort zusammen, der Schlangen heißt. Teraz zgromadzamy się w takiej miejscowości, która się nazywa Schlangen. Aber keine Angst, da sind keine und ich habe auch keine mitgebracht. Ale proszę się nie bać, żadnej nie wziąłem z sobą tutaj do was. Żadnej, bo to Schlange to jest żmija. Und dann lassen die Geschwister Werner und Ulrike Lessmann auch herzlich grüßen. Również serdeczne pozdrowienia przekazują wam braterstwo Werner i Ulrike Lessmann. Wir wollen uns heute Abend mit einer Person aus dem Alten Testament beschäftigen. Chcielibyśmy dzisiaj wieczorem zająć się pewną osobą ze Starego Testamentu. Mit Jonathan. Jonathanem. Bevor ich jetzt etwas lese, möchte ich etwas Grundsätzliches sagen. Zanim coś przeczytam, chciałbym powiedzieć coś, co jest myślą zasadniczą w całej tej sprawie. Wenn wir das Alte Testament lesen, kiedy czytamy Stary Testament, dann sind das nicht nur Geschichten, die Gott uns erzählt, to nie są to tylko historie, które Bóg nam przekazuje, sondern wir können immer darin suchen, ob wir den Herrn Jesus finden. Ale my chcemy zawsze szukać tam i znaleźć Pana Jezusa. Ich möchte dazu mal einen Vers aus dem Johannesevangelium lesen, aus Kapitel 5. Chciałbym w związku z tym przeczytać jeden wiersz z Ewangelii Jana z 5 rozdziału. Vers 39. Wiersz 39. Ihr erforscht die Schriften, denn ihr meint, ein ewiges Leben zu haben, und sie sind es, die von mir zeugen. 39. Wiersz 5 rozdziału. Badacie Pisma, bo sądzicie, że macie w nich żywot wieczny, ale one składają świadectwo o mnie. Das heißt, der Herr Jesus sagt, im Alten Testament könnt ihr etwas über mich lesen. Pan Jezus mówi przez to, a więc również w Starym Testamencie możecie coś czytać o mnie. Das geschieht einmal in ganz direkter Form, indem die Propheten etwas von dem Messias sagen. Czytamy to w formie bezpośredniej, kiedy prorocy starotestamentowi mówią coś o Mesjaszu. Aber es geschieht auch in einer Form, dass Gott durch Bilder redet. Ale dzieje się to też w takiej formie, w której Bóg przekazuje, pokazuje nam pewne obrazy. Im Galaterbrief, da schreibt der Apostel Paulus einmal über Jerusalem, das hat einen bildlichen Sinn. W liście do Galacjan apostoł Paweł pisze kiedyś w pewnym miejscu o Jerozolimie, które ma, daje nam pewien obraz. Und so gibt es vieles im Alten Testament, was einen bildlichen Sinn hat. I właśnie w Starym Testamencie jest wiele takich obrazów. Und besonders die Person von David, die ja mit Jonathan sehr eng verbunden ist. A szczególnie w osobie widzimy te obrazy w osobie Dawida, który z Jonatanem akurat był bardzo mocno związane. Es gibt eine direkte Prophezeiung über David. Są bezpośrednie proroctwa o Dawidzie. Dass Gott sein Königtum ewig befestigen will. O tym na przykład, że Bóg chce ugruntować swoje królestwo na wieki. Und damit meint Gott den Herrn Jesus als den Nachkommen von David. Jego królestwo, czyli Dawida. Ale przez to myśli Bóg o potomku Dawida, czyli o Panu Jezusie. Aber das Leben von David ist auch ein bildliches, ist auch ein Bild von dem Herrn Jesus. Ale również życie Dawida jest pewnym obrazem życia Pana Jezusa. Man kann das ganz deutlich erkennen. Możemy to bardzo wyraźnie zauważyć. Samuel hatte David zum König gesalbt. Samuel namaścił Dawida na króla. Und trotzdem wurde David von Saul verfolgt. A jednak był on prześladowany. Er musste sogar um sein Leben fürchten. On nawet musiał się bać o swoje życie. Und nach dieser Zeit der Verfolgung i po czasie prześladowania hat Gott ihn zum König gemacht. Uczynił właśnie go Bóg królem.
Und wir erkennen deutlich, dass das bei dem Herrn Jesus auch so war. Als er hier auf der Erde war, war er der Verworfene und Verachtete. I to samo możemy widzieć o Panu Jezusie. Kiedy był na ziemi, był on odrzucony i wzgardzony. Er ist das übrigens heute noch. I jeszcze trwa to do dzisiaj niestety. Aber es kommt auch die Zeit, wo der Herr Jesus König auf der Erde ist. Ale nastąpi taki czas, kiedy Pan Jezus będzie królem nad tą ziemią. Das heißt, ein sichtbarer König für alle, der auch wirklich regiert auf der Erde. Będzie on widocznym królem dla wszystkich, który rządzi na tej ziemi. Jetzt ist er immer noch der verworfene König. A do dzisiaj jeszcze jest on dalej tym królem odrzuconym. Und so wollen wir auch jetzt Jonathan und David betrachten. I teraz chcielibyśmy zestawić z sobą te dwie osoby, Dawida i Jonatana. Wir fangen mit einer Stelle aus dem Kapitel 14 an, aus 1. Samuel 14. Pierwsze miejsce, które chcemy przeczytać, to jest pierwsza księga Samuela, rozdział 14. Vers 1 bis 6. Od 1 do 6 wiersza. 1 Samuela, 14 rozdział od... Od 1 do 6 wiersza. Pewnego dnia rzekł Jonatan, syn Saula, do swojego giermka: chodź, przeprawmy się ku czatom filistyńskim, które są po tamtej stronie. Lecz ojcu swojemu o tym nie powiedział. Saul zaś przebywał na skraju Gibei pod jabłonią granatową, która stała przy klepisku, a wojowników było przy nim około 600. A Achijasz, syn Achituba, brata Ikaboda, syna Pinehasa, syna Heliego, kapłana pańskiego z Sylo, nosił efod. Wojownicy zaś nie wiedzieli, że Jonatan poszedł. Otóż pośrodku przełęczy, gdzie Jonatan szukał przejścia ku czatom filistyńskim, było z jednej i z drugiej strony urwisko, z których jedno nazywało się Bozes, a drugie Sene. Jedno urwisko wznosi się stromo ku północy w stronę Michmas, a drugie ku południowi w stronę Geby. Jonatan rzekł do swojego giermka: chodź, przeprawmy się ku czatom tych nieobrzezańców. Może Pan uczyni coś dla nas, gdyż Panu nie trudno wybawić przez wielu czy przez niewielu. Kommen wir besonders auf Vers 6 an jetzt. Chciałbym szczególnie zwrócić uwagę na wiersz 6. Wir sehen, dass Jonathan etwas Mutiges tut. Widzimy, że Jonatan czyni coś bardzo odważnego. Und er tut das nicht, weil er sich selbst für mächtig und kräftig hält. Ale on czyni to nie dlatego, że czuł się mocny i pewny. Sondern er tut das, weil er auf den Herrn vertraut. Ale widzimy wyraźnie, że on zaufał Panu. Wir würden heute sagen, Jonathan ist ein gläubiger Mann. Moglibyśmy dzisiaj powiedzieć, że Jonatan jest takim wierzącym mężem, der in der Gemeinschaft mit dem Herrn lebt. Który żyje w społeczności z Panem. Wenn wir das jetzt anwenden auf unser Thema Jonathan und David, kiedy to wydarzenie teraz odniesiemy do tych dwóch osób, Dawida i Jonatana, dann ist das ja hier noch zu einer Zeit, wo er David noch nicht kannte. To jest to czas, w którym Jonatan jeszcze nie znał Dawida. Ich sehe eine Parallele auch zum Neuen Testament. I widzimy też tu pewną paralelę do Nowego Testamentu. Vielleicht kennen wir alle Cornelius im Neuen Testament. Może wszyscy z was znają Korneliusza w Nowym Testamencie. Ein römischer Hauptmann. Był to dowódca rzymski. Zu dem Petrus hingeschickt wurde. Do którego Piotr kiedyś został posłany. Damit Petrus dort das Evangelium verkündet. Aby zwiastować mu Ewangelię. Aber dieser Cornelius betete zu Gott schon. Ale Korneliusz już wcześniej modlił się do Boga. Er war in diesem Sinne schon ein bekehrter Mann. On więc w tym znaczeniu był także nawróconym człowiekiem. Aber er kannte noch nicht das Evangelium von dem Herrn Jesus. Ale nie znał jeszcze Ewangelii o Panu Jezusie. Vielleicht kann man das hier auch mit Jonathan vergleichen. Może akurat możemy porównać to z Jonatanem. Ein bekehrter Mann, jako nawróconym mężem, der Vertrauen zu dem Herrn hat, który miał zaufanie do Pana, auch in einer bestimmten Gemeinschaft mit dem Herrn lebt, i żył w pewnej społeczności z Panem, aber der den Herrn Jesus noch nicht so ganz als seinen Retter kennt. Ale nie znał jeszcze Pana Jezusa całkiem jako swojego ratownika.
Gott hatte Petrus damals benutzt, um das Evangelium zu verkünden. Wtedy, jeśli chodzi o Nowy Testament, Pan Jezus użył Piotra, aby zwiastować Ewangelium Korneliuszowi. Und wir wollen dieses Bild hier im Alten Testament sehen. I chcemy ten obraz właśnie widzieć w Starym Testamencie. Dass Jonathan mit David zusammentrifft. I że w końcu Jonathan zetknął się z Dawidem. Und das ist in Kapitel 1 und wir lesen da die Verse 1 in Kapitel 18. I to jest akurat opisane w rozdziale 18. Die Verse 1 bis 4. Wiersza od 1 do 4. Akcja. 18 od 1 do 4. A gdy dokończył rozmowy z Saulem, dusza Jonatana przylgnęła do duszy Dawida. I umiłował go Jonatan jak siebie samego. I zabrał go Saul tegoż dnia ze sobą i nie pozwolił mu już powrócić do domu jego ojca. Zawarli wtedy Jonatan z Dawidem związek przyjaźni, ponieważ umiłował go jak siebie samego. Jonatan zdjął płaszcz, który miał na sobie i dał go Dawidowi, tak samo swoją odzież, aż do swego miecza i łuku i pasa. Was vorausgegangen war, ich unterstelle mal, dass wir die Geschichte kennen mit Goliath. Ja myślę, że wszyscy znamy tę historię o Goliacie. David hatte Goliath in diesem Kampf besiegt. David w walce zwyciężył tego wroga. Mit der Hilfe des Herrn. Z pomocą Pana. Und jetzt kommt von diesem Kampf zurück. A teraz wraca z walki. Und begegnet Jonathan. I spotyka Jonathana. Jonathan hat gesehen, dass dieser mächtige Feind getötet worden ist. A Jonathan przecież widział to, że ten potężny wróg został zwyciężony. Und wenn wir jetzt immer daran denken, dass David ein Bild von dem Herrn Jesus ist, jeśli będziemy cały czas myśleć o tym, że Dawid jest obrazem na Pana Jezusa, dann denken wir daran, dass der Herr Jesus auch einen mächtigen Feind besiegt hat. To myślimy, że również Pan Jezus zwyciężył tego potężnego wroga, nämlich den Teufel. Mianowicie diabła. Und hat ihn auch mit seiner eigenen Waffe besiegt. I zniszczył go jego własną bronią. Hat natürlich durch den Stein, durch die Steinschleuder Goliath zu Fall gebracht. Oczywiście, że akurat Dawid zniszczył, zabił Goliata kamieniem wyrzuconym z procy. Aber dann hat ihn mit seinem eigenen Schwert getötet. Ale potem go zabił, jego odciął mu głowę jego własnym mieczem. Der Herr Jesus hat durch den Tod den zunichte gemacht, der die Macht des Todes hat. A Pan Jezus tak samo przez śmierć zwyciężył tego, który miał władzę śmierci, nad śmiercią. Und das befreit alle, die an den Herrn Jesus glauben, von Todesfurcht. I to alle, die an den Herrn Jesus glauben, sind frei von Todesfurcht. I dlatego wszyscy, którzy wierzą w Pana Jezusa, są wolni od strachu przed śmiercią. Und es geht mir auch sehr darum, dass jeder, der hier ist, der den Herrn Jesus kennt, immer wieder neu versteht, dass wir eine persönliche Beziehung zu dem Herrn haben. Miałbym pragnienie, aby wszyscy, którzy tutaj jesteśmy, mieli ciągle na nowo, mieli taką osobisty związek z Panem Jezusem. Dass wir sagen, der Herr Jesus hat für mich den Tod besiegt. Abyśmy mogli powiedzieć, że Pan Jezus dla mnie zwyciężył diabła. Paulus sagt, der Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Tak samo jak wypowiedzieć mógł Paweł, Syn Człowieczy, który za mnie, który mnie umiłował i za mnie złożył swoje życie. Das ist also der Hintergrund. Dafür, Jonathan hat diesen Kampf gesehen. A więc to było jakby z tyłu. On to widział. Widział Jonathan, jak zwyciężył Dawid Goliata. David hat für uns gekämpft, sagt er, und hat für uns den großen Feind besiegt. I on mógł powiedzieć, Dawid zabił dla nas tego Goliata, dla nas dokonał zwycięstwa. Und jetzt kommt hier etwas, was wir auch im Neuen Testament lesen. Ale teraz stykamy się tu z czymś takim, co często zdarzyło się w Nowym Testamencie. Wir lieben, weil uns zuerst geliebt hat. My miłujemy, gdyż on nas wcześniej umiłował. Das liest man hier in Vers 1. Jonathan liebte ihn wie seine Seele. I to, żeśmy czytali w pierwszym wierszu. Jonatana dusza przylgnęła do duszy Dawida. Umiłował go Jonatan. Das heißt, wie sich selbst. To znaczy, tak miłował go jak siebie samego. Das ist auch eine Frage an unsere Herzen. Jest to również pytanie, które musimy skierować do swoich serc. Wie stehen wir zu unserem Herrn? Jaki jest nasz stosunek do Pana?
wenn ich darüber nachdenke, dann ist mir immer wichtig, jeśli o tym myślę, to bardzo ważne staje się dla mnie, dass wir das ganz wirklich in unseren Herzen haben. Abyśmy to wszystko rzeczywiście w sercach posiedli. Wir haben den Glauben vom Herrn bekommen. Myśmy otrzymali od Pana wiarę. Und durch den Glauben nehmen wir an, was Gottes Wort uns sagt. I przez wiarę przyjmujemy, wierzymy w to, co nam, o czym mówi nam Słowo Boże. Und wir möchten dann, dass alles durch den Glauben auch eine Wirklichkeit in unseren Herzen ist. Ale my chcemy też, aby było tak, żeby to się stało rzeczywistością w naszym sercu. Wir haben den Herrn Jesus ja nicht als Person bei uns hier. My nie mamy teraz Pana Jezusa przy sobie osobiście. Die Jünger konnten ihm nachfolgen. Er war da, persönlich bei ihnen. Uczniowie mogli za nim chodzić, bo on przecież tam wtedy był. Und trotzdem sagt der Herr, ich habe euch nicht allein gelassen, wenn er in den Himmel geht. A Pan Jezus, kiedy szedł do nieba, powiedział, ja nie zostawię was samych. Und das bezieht sich ja auch auf uns. I również to dotyczy nas. Sodass wir durch den Heiligen Geist und den Glauben Gemeinschaft haben mit dem Herrn. I teraz przez Ducha Świętego możemy mieć społeczność z Panem. Und dann wünscht er, dass wir auch eine Liebe zu ihm haben. Ja, życzę sobie, abyśmy go miłowali. Das erste, was wir hier sehen bei Jonathan, was ein Zeichen seiner Liebe ist, pierwszą rzeczą, którą tutaj widzimy, która pokazała, która była znakiem tej miłości, dowodem, ist, dass er David gibt, was er anhat, sein Kleid. On, że on obdarował Dawida tym, co sam posiadał, czyli swoje szaty und seine Waffen, alles, was er so an sich trägt. Miecz, łuk i to wszystko, co miał. Das ist die Frage auch jetzt für uns, was bedeutet dieses Bild? Możemy zadać sobie pytanie, co ten obraz oznacza dla nas? Können wir das nicht so sagen? Czy nie moglibyśmy tak powiedzieć? So wie Johannes der Täufer einmal über den Herrn Jesus sprach. To, co kiedyś zdarzyło się między, o co pytał Jan Chrzciciel o Panu Jezusie. Er muss wachsen und ich muss abnehmen. On musi wzrastać, a mnie ubywać. Immer wenn wir irgendetwas für den Herrn Jesus tun, jeśli coś czynimy dla Pana Jezusa, dann sollte unsere Person im Hintergrund sein. To zawsze nasza osoba powinna być z tyłu. Das Kleid ist in der Bibel oft auch ein Bild von dem, was wir nach außen darstellen. Szata akurat jest obrazem tego, co widać na zewnątrz. Das ist ein Bild zum Beispiel in der Offenbarung, die weißen Kleider. To taki obraz widzimy również w objawieniu, gdzie jest mowa o tej białej szacie. So stehen wir vor dem Herrn. Tak stoimy przed Panem. Aber Jonathan wollte nichts darstellen in der Gegenwart von David. Ale Jonathan nie chciał właściwie tutaj czymś być w obecności Dawida. Wenn wir etwas tun für den Herrn, dann wollen wir zurücktreten und der Herr muss vorstehen. I kiedy chcemy coś czynić dla Pana, to powinniśmy jakby postawić Pana z przodu, a sami stanąć z tyłu. Und ich denke auch, wenn Jonathan seine Waffen abgibt. I również Jonathan oddał swoją broń. Dann spürt er, dass er Waffen braucht, die der Herr ihm gibt. To znaczy, że on używał broni, którą Pan mu dał. Dann spürt er, dass er nicht aus eigener Kraft etwas tun kann. To znaczy, że nie chce on czynić coś, co czegoś z własnej siły, sondern dass er vielleicht die Fähigkeiten, die er hat, David gibt, damit er daraus etwas macht. To znaczy, że on jakby swoje zdolności daje, czy daje do dyspozycji Dawida, który teraz dla niego będzie coś czynił. Das sind also die beiden wichtigen Dinge, die mir hier in diesem Vers, die beiden Dinge, die mir hier in diesem Vers wichtig sind. I to są takie dwie rzeczy, które w tym wierszu są dla mnie bardzo ważne. Das erste ist die Liebe zu David. Pierwsza to jest miłość do Dawida. Und daraus kommt, dass Jonathan zurücktritt und David in den Vordergrund kommt. A drugie, że Jonathan cofa się w tył, a Dawida jakby wystawia do przodu. Ich möchte das auch noch einmal auf den Herrn und uns anwenden. Chciałbym jeszcze raz odnieść to do Pana i do nas. Wenn wir über den Herrn Jesus nachdenken, kiedy myślimy o Panu Jezusie, sollten wir das auch einmal in dem Sinn tun, i to chcemy to w takim sensie czynić, wer der Herr Jesus ist und was er für uns getan hat. To tak, że, tak, w tym sensie mamy się zachowywać, jakby Pan Jezus zawsze był i On coś dla nas czynił. Der Sohn Gottes, Syn Boży, kommt auf die Erde, przyszedł na tę ziemię, wird ganz niedrig,
stał się całkiem nisko, czy zniżył się. Wird arm auf dieser Erde. Był biednym na tej ziemi. Lässt sich beschimpfen. Pozwolił się die Menschen schimpfen. Żeby ludzie go znieważali. Er wird verachtet. Był pogardzony. Am Ende wird er misshandelt. W końcu był bardzo znieważony. Immer noch der Sohn Gottes. A był cały czas Synem Bożym. Und dann geht er für uns ans Kreuz. A potem za nas poszedł na krzyż. Und dann wartet er auf eine Antwort unserer Herzen. I teraz chodzi o pytanie, które powinno zrodzić się w naszym sercu. Und wir können von unserer Liebe zu dem Herrn Jesus reden. I możemy o naszej miłości do Pana Jezusa mówić. Aber es dürfen nicht nur Worte sein. Ale to nie powinny być tylko słowa. Wir beweisen unsere Liebe zu dem Herrn Jesus, indem wir gehorsam sind. Bo my wtedy jedynie jesteśmy w stanie dowieść tej miłości, jeśli jesteśmy mu posłuszni. Und dass wir noch einmal, denke ich, an Johannes so sagen, er muss wachsen und ich muss abnehmen. I jeszcze raz chciałbym zwrócić uwagę na te słowa, które wypowiedział Jan Chrzciciel. On musi stawać się większym, a ja być coraz mniejszym. Und dann entwickelt sich eine Beziehung zwischen Jonathan und David. I potem między Dawidem i Jonatanem rozwijała się przyjaźń. Czy ten związek się zacieśniał coraz bardziej. Hier auf der Erde war das natürlich eine Freundschaft zwischen zwei jungen Männern. Oczywiście na tej ziemi, patrząc z zewnątrz, była to przyjaźń między dwoma mężczyznami. Und es ist auch schön, das zu sehen. Jest to bardzo piękne, jeśli się temu przyglądamy. Wenn wir ein bisschen von unserem Thema mal abgehen. Jeśli byśmy cośkolwiek chcieli odwiec od naszego tematu. Es ist schön, wenn auch gläubige Freunde sein können und Freunde sind. To bardzo jest dobrze, jeśli dwóch wierzących staje się przyjaciółmi. Freunde auch in dem Sinn, dass sie gemeinsame Interessen haben. Są przyjaciółmi w tym znaczeniu, że mają te same zainteresowanie. Freunde auch, indem sie gemeinsam dem Herrn Jesus folgen. Przyjaciółmi w tym sensie, w tym znaczeniu, że razem są z Panem Jezusem, idą blisko Niego. Daniel hatte solche Freunde. Daniel miał takich przyjaciół. Der hatte Freunde, mit denen er auch beten konnte. Miał przyjaciół, z którymi nawet mógł się modlić. Ja, nicht nur konnte, mit denen er auch gebetet hat. On, mit denen er auch gebetet, er konnte nicht nur beten, sondern er hat auch mit ihnen gebetet. On nie tylko, że mógł się z nimi modlić, ale mógł się z nimi modlił. Ein älterer Bruder bei uns am Ort, der stellt oft die Frage. Mamy takiego brata w naszym zgromadzeniu, który często stawia takie pytanie. Und dann wird es meistens ganz still. I niekiedy staje się po tym pytaniu bardzo cicho. Die Frage ist, gibt es das noch, dass junge Leute sich treffen, um miteinander zu beten? Czy są jeszcze między nami młodzi wierzący, którzy się spotykają, aby się modlić? Die Freundschaft ist also nicht nur eine Gemeinschaft von gleichen Interessen. A więc przyjaźń to nie tylko jest to, że się ma wspólne zainteresowania, sondern die Gemeinschaft beruht darauf, dass man dem Herrn Jesus angehört. Ale przyjaźń to też dotyczy tego, że się należy do Pana Jezusa razem. Und dass man auch gemeinsam diesen Weg des Glaubens mit dem Herrn Jesus geht. I że się wspólnie idzie tą drogą za Panem Jezusem. Wir kommen jetzt wieder zu David und Jonathan. Teraz chcemy znowu pójść dalej za Dawidem i Jonatanem. Wir können jetzt nicht das Kapitel 19 lesen. Nie chcemy całego 19 rozdziału czytać. Weil das zu viel wäre. Gdyż byłoby to za dużo. Ich will nur auf den Inhalt eingehen. Chciałbym tylko krótko przedstawić treść tego rozdziału. Wir lesen denn nur Vers 1 dazu. Przeczytajmy jednak tylko wiersz pierwszy. A Saul mawiał do Jonatana, swego syna, i do wszystkich swoich sług, że chce zabić Dawida. Jonatan jednak, syn Saula, sprzyjał bardzo Dawidowi. Das ist die Situation, von der ich zu Anfang gesprochen hatte. Jest to sytuacja, o której na początku mówiliśmy. David wird verfolgt von Saul. Że Dawid był prześladowany. Saul hasste ihn. Saul nienawidził go. Und der Herr Jesus wurde auch gehasst von den Menschen. Pan Jezus także był znienawidzony przez ludzi. Aber Jonathan hat sich für David eingesetzt. Ale Jonathan się za nim stawiał, za Dawidem.
Er hat sich sozusagen auf die Seite von David gestellt. Można powiedzieć stanął po stronie Dawida. Das führte sogar dazu, dass Saul einmal versuchte, Jonathan mit dem Speer zu töten. Doprowadziło to nawet do sytuacji, że Saul chciał zabić Jonathana włócznią. Aber Jonathan hat treu zu David gehalten. Ale Jonathan wiernie przy nim stał. Und das ist jetzt wieder eine Frage auch an unsere Herzen. I to znowu jest pytanie, które kierujemy do naszych serc. Ich hatte eben gesagt, der Herr Jesus ist nicht auf der Erde. Już powiedziałem, że Pana Jezusa nie ma teraz na ziemi. Aber er ist trotzdem der Verworfene. Ale pomimo tego jest on dalej odrzuconym. Wenn wir uns heute zu dem Herrn Jesus bekennen, kiedy dzisiaj wyznajemy wyraźnie, stajemy po stronie Pana Jezusa, wenn wir sagen, dass wir ihm angehören, kiedy mówimy, że należymy do Niego, dann stehen wir auf der Seite des Verachteten. To właśnie stajemy po stronie tego wzgardzonego. Vielleicht werden die Älteren von euch das viel besser verstehen, was ich sagen will, als ich. Może starsi będą lepiej rozumieć, o co teraz powiem, niż ja. Wir sind in Freiheit aufgewachsen. Myśmy wyrośli w wolności. Aber es gibt auch heute noch Länder, wo die Gläubigen verfolgt werden um des Herrn willen. Ale nawet dzisiaj są takie kraje, państwa, w których wierzący są prześladowani. Und ihr werdet das unter dem Kommunismus vielleicht auch ein wenig kennengelernt haben. Może i wyście doznali tego, przeżyli to w czasie minionym, kiedy komuniści rządzili. Und trotzdem braucht es auch in der Freiheit Glaubensmut, um auf der Seite des Herrn zu stehen. Ale jednak w wolności również potrzebujemy odwagi, aby stanąć po stronie Pana Jezusa. Wenn wir verachtet werden, bo kiedy będziemy pogardzeni, wenn man über uns lacht, kiedy będą się z nas śmiali, dann ist das unangenehm für uns. To nie jest to przyjemne dla nas. Und das ist eben die Frage, die der Herr an uns stellt. To jest zawsze pytanie, które Pan kieruje do nas. Da ist das Wohlwollen der Welt. Z jednej strony jest świat, und da ist der Herr Jesus. A tu jest Pan Jezus. Auf welcher Seite stehen wir? Po której stronie stoimy? Wenn wir ihm angehören, werden wir nicht verloren gehen. Jeśli jemu należymy, nie pójdziemy na zatracenie. Er lässt uns nicht aus seiner Hand. On nie wypuści nas swojej ręki. Aber es geht um unser Leben hier, das wir führen auf der Erde. Ale chodzi teraz o życie, które prowadzimy na tej ziemi. Wie groß ist das Wirklichkeit in unserem Herzen, dass wir auf der Seite des Herrn stehen? Jak bardzo ważne jest to w naszym życiu, aby stanąć po stronie Pana Jezusa. Przeczytajmy jedno miejsce z Hebrajczyków, listu 11 rozdział. Vers 24 und bis 26. 11 rozdział od 24 do 26. Przez wiarę Mojżesz, kiedy dorósł, nie zgodził się, by go zwano synem córki Faraona i wolał raczej znosić uciski wespół z ludem Bożym, aniżeli zażywać przemijającej rozkoszy grzechu. Uznawszy hańbę Chrystusową za większe bogactwo niż skarby Egiptu, skierował bowiem oczy na zapłatę. Da stand Mose vor einer Wahl. Mojżesz stoi tutaj przed pewnym wyborem. Er hätte sein Leben weiterführen können als angenommener Sohn der Tochter von Pharao. Z jednej strony mógł on dalej prowadzić swoje życie jako adoptowany czy wzięty za syna na dworze Faraona. Alle Schätze Ägyptens standen ihm offen. Wszystkie skarby Egiptu stały do jego dyspozycji. Und auf der anderen Seite war das Volk Gottes. A z drugiej strony był naród Boży. Das waren Sklaven in Ägypten. Oni byli niewolnikami w Egipcie. Und dann hat eine Wahl getroffen. I teraz musiał wybrać. Und ist zu seinen Brüdern gegangen. I on przyszedł, poszedł do swoich braci. Und interessanterweise steht hier, dass er das für größeren Reichtum hielt als alle Schätze Ägypten. I bardzo ciekawe jest tutaj, że jest napisane, że on ujrzał to za większe bogactwo niż wszystkie skarby Egiptu. Mose hat etwas gegeneinander abgewogen, was hier materiell war. Mojżesz po prostu musiał wyważyć to wszystko. Z jednej strony to, co było materialne. Und auf der anderen Seite geistlich. A z drugiej strony były rzeczy duchowe.
Und das ist etwas, was wir uns vielleicht auch noch einmal sagen oder ja, woran wir noch einmal denken können. Jest to znowu coś, o czym powinniśmy też myśleć. Es gibt Sichtbares. Jest coś, co jest widzialne. Das vergeht. Co przemija. Und es gibt Unsichtbares. Ale są też rzeczy niewidzialne. Von dem sagt Gottes Wort, das ist ewig. O których Słowo Boże mówi, że są wieczne. Was kann das sein? Co to może być? Ich denke an solche Begriffe wie Liebe. Ja myślę na przykład o takim wyrażeniu jak miłość. Oder Freude. Albo radość. Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus. Albo społeczność z Panem Jezusem. Dass der Friede Gottes in unseren Herzen ist. To na przykład, że pokój Boży jest w naszych sercach. Dass der Gott des Friedens mit uns ist. Że Bóg pokoju jest z nami. Das ist ein Reichtum, an den Mose dachte. To jest właśnie bogactwo, o którym myślał Mojżesz. Und dann wusste er, ich gehe mit dem Herrn. I on wiedział, że pójdzie z Panem. Vielleicht mit, nicht vielleicht, mit einem verachteten Volk. Ze wzgardzonym ludem. Aber der Herr ist in ihrer Mitte. Ale Pan był z tym ludem. Und dann hat er gesagt, das ist mehr Reichtum als das, was Ägypten mir bietet. I on mówi, to jest większe bogactwo niż te, które daje Egipt. Und so hat Jonathan mit David verkehrt. I tak właśnie stało się z Jonatanem, który skierował się w stronę Dawida. Er hat versucht ihn zu beschützen vor den Verfolgungen von Saul. On próbował też go chronić przed prześladowaniem Saula. Er hat vor seinem Vater Gutes gesprochen von David. On przed ojcem mówił, wyrażał się dobrze o Dawidzie. Und musste dann erleben, dass Saul ihn beschimpft hat. I musiał to przeżywać, że Saul ciągle na niego korygował go, czy krzyczał na niego. Und doch ist seine Liebe zu David geblieben. A jednak miłość jego do Dawida pozostała niezmienna. Wir lesen mal etwas aus Kapitel 20 jetzt. Teraz przeczytajmy coś z rozdziału 20. Vers 17 vielleicht erstmal. Może najpierw 17 wiersz. A Jonatan ponownie przysiągł Dawidowi na swoją miłość do niego, gdyż miłował go jak własne życie. Dann kommt die Geschichte, dass er mit David noch einmal einen Bund schließt und ihm sagt, ich werde jetzt zu Saul gehen und hören, wie es um dich steht. Früher war das, ja? Nein, das war danach nochmal. Eine zweite Begebenheit. Była, dalszym wydarzeniem było to, że umówili się obydwaj ci mężowie, że będą się spotykać w pewnym miejscu i wtedy Jonatan będzie mówił Dawidowi, co Saul o nim mówi, co się ma stać wkrótce. Und dann hat er ihm berichtet, dass Saul nach wie vor feindlich gegen ihn war. I on mu teraz mówi, że Saul jest tak samo wrogo usposobiony do niego jak wcześniej, nic się nie zmieniło. Und dann lesen wir die letzten beiden Verse nochmal 41 und 42 von 20. I czytamy jeszcze teraz, przeczytamy z 20 rozdziału. Die letzten beiden 41 und 42 von 20. Kapitel 20. Verse 41. Ostatnie, 41 i 42 wiersz przeczytajmy. A gdy Pachole odeszło z 20 rozdziału, Dawid wstał i wyszedł spoza kupy kamieni, padł twarzą do ziemi i złożył 3 pokłony, po czym pocałowali się wzajemnie i wspólnie płakali, aż Dawid zaczął szlochać. Wreszcie rzekł Jonatan do Dawida, idź w pokoju, cośmy sobie obaj poprzysięgli w imię Pana, tego świadkiem będzie Pan między mną i między Tobą, między potomstwem moim i między potomstwem Twoim na wieki. Wir haben jetzt diese Verse gelesen. Czytaliśmy te wiersze. Und wir sehen, dass die Liebe von Jonathan zu David immer noch dieselbe ist. Zauważamy, że miłość Jonatana do Dawida jest ciągle taka sama. Und doch deutet sich jetzt langsam ein kleiner Schatten an. Ale jednak wydaje się, że pewien cień tutaj lega, kładzie się między nimi. Und das finden wir in Kapitel 23. I o tym czytamy w rozdziale 23.
Lesen wir die Verse 15 bis 18. Przeczytajmy wiersze od 15 do 18. Jonatan, syn Saula, wybrał się do Dawida do Choreszy i dodawał mu otuchy w Bogu i rzekł do niego: nie bój się, gdyż nie dosięgnie cię ręka mojego ojca Saula. Ty będziesz królem nad Izraelem, ja zaś będę drugim po tobie. Także mój ojciec Saul wie o tym. I zawarli obaj przymierze przed Panem i pozostał Dawid w Choreszy, a Jonatan poszedł do swojego domu. Plötzlich trennen sich die Wege von David und Jonathan. Tutaj w końcu się te drogi Dawida i Jonatana rozdzielają. David ist endgültig verworfen von Saul. Dawid został całkowicie odrzucony przez Saula. Und dann geht Jonathan noch einmal hin zu David. I jeszcze raz spotykamy Jonatana, który go spotyka, przychodzi do niego. Wir sehen aus der Szene hier, dass die Liebe immer noch da ist. Widzimy z tej sceny, że miłość dalej jest w sercu Jonatana. Und jetzt steht Jonathan, wie ich glaube, vor einer Entscheidung. Ale tu jednak Jonatan, jak ja zauważam, stoi, stanął przed pewnym rozstrzygnięciem. Geht er mit David oder geht er wieder zurück? Czy pójdzie teraz za Dawidem, czy się wróci? Diesen letzten Schritt, den hat Jonathan nicht getan. Tego ostatniego kroku Jonatan nie wykonał. Wir haben gelesen, er ging in sein Haus. Czytaliśmy, że on poszedł do swojego domu. Wir wollen jetzt nicht über Jonathan urteilen. Nie chcemy teraz osądzać go. Ich habe ja eben gesagt, dass es auch nicht einfach ist, sich zu dem Herrn Jesus zu bekennen. Myśmy już też mówili, że nie jest tak łatwo wyznawać Pana Jezusa. Aber wir wollen doch noch einmal daran denken, mit wem wir es zu tun haben. Ale jeszcze raz, chciejmy pomyśleć o tym, z kim mamy do czynienia. Wir haben es mit unserem Herrn zu tun, my mamy do czynienia z Panem, der sich selbst für uns hingegeben hat. Który sam poświęcił się za nas. Und er fragt uns jetzt, i on teraz nas zapytuje, bist du bereit, dass du dich mir ganz gibst? Willst du dich mir ganz geben? Czy ty chcesz mnie też, siebie samego dać mnie? Vielleicht sagen wir das schon mal so aus unserem Herzen heraus. Może wypowiedzieliśmy tak już niejednokrotnie z naszego serca. So ähnlich wie wir das in Römer 12, Vers 1 lesen. Tak jak czytamy to w Rzymian 12, Vers 1. Dass wir unsere Leiber darstellen als ein lebendiges Schlachtopfer für den Herrn. Że chcemy nasze ciała stawiać jako te ofiary dla Pana, żywe. Man kann das lesen. Można to czytać. Man kann sich auch über solche Verse freuen. Można się cieszyć o tych miejscach, które czytamy. Aber die Frage ist, wie wirklich ist das in unserem Herzen? Ale zawsze pozostaje pytanie, jak prawdziwe jest to wszystko w naszym sercu. Vielleicht müssen wir die Frage, vielleicht wird die Frage für uns nie ernsthaft gestellt. Może to pytanie nie było takie, może nigdy całkiem poważnie, żeśmy sobie tego pytania nie zadali. Dass wir unser Leben für den Herrn hinlegen. Może nigdy nie było potrzeby, abyśmy byli gotowi złożyć życie dla Pana Jezusa. Albo nie powstało takie pytanie. Wir brauchen uns diese Frage auch nicht zu stellen, solange der Herr uns nicht in diese Situation hineinbringt. Oczywiście też nie chcemy takiego pytania sobie stawiać, dopóki Pan sam by nie zdarzył, żeby coś takiego się stało. Aber wir spüren sicher, dass der Herr uns fragt. Ale my ciągle na nowo odczuwamy, że Pan nas zapytuje. Bist du bereit, mir dein Herz ganz zu geben? Czy ty chcesz mi całe serce swoje dać? Wir sagen das jetzt nicht, um anzuklagen. My nie mówimy teraz tego, aby oskarżać. Wir wollen auch niemand mutlos machen. My nie chcemy też się zniechęcać. Es geht einfach darum, dass wir noch einmal ganz bewusst daran denken, was der Herr für uns getan hat. Chcemy tylko jeszcze raz sobie się zmotywować, abyśmy sobie uprzytomnili wszystko to, co Pan dla nas uczynił. Und das alles in unserem Leben Wirklichkeit sein muss. I doprowadzić, aby to wszystko było też i rzeczywiste w naszym codziennym życiu. Es gibt auch einen Trost dabei. Jest pewna pociecha, jeśli chodzi o tę rzecz dla nas. Der Herr sieht in unser Herz. Pan Jezus widzi nasze serce. Und er sieht auch den kleinsten Funken der Liebe. I on widzi tę najmniejszą iskrę miłości. Als der Herr Jesus Petrus fragte, liebst du mich?
Kiedy Pan Jezus pytał Piotra, miłujesz mnie? Ich glaube, dass Petrus da ganz ängstlich war mit einer Antwort. Ja myślę, że Piotr był bardzo ostrożny, czy bał się odpowiedzieć. Und dann hat er gesagt, du weißt alles. Potem dlatego odpowiedział Panu, Panie, Ty wszystko wiesz. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Ty wiesz, że Cię miłuję. Obwohl er ihn verleugnet hat. Chociaż go wcześniej się zaparł. Das sieht der Herr also auch unsere kleinen Herzen und den kleinen Funken der Liebe. To widzi wszystko Pan w naszym sercu. Widzi tę najmniejszą iskierkę miłości. Aber die Frage bleibt, gibst du mir dein Herz? Ale zawsze pozostaje to pytanie, czy dajesz Panu swoje serce? Die beiden gehen jetzt auseinander. Jonathan und David. Tych dwoje teraz się rozchodzi. Und Jonathan sieht David nicht mehr in seinem Leben. I Jonathan już nigdy nie ujrzał Dawida w swoim życiu. Wir lesen das in Kapitel 31, dass wieder ein Krieg mit den Philistern ist. My jeszcze będziemy widzieli te dwie osoby w 31 rozdziale, kiedy nastała wojna z Filistyńczykami. Und Jonathan, Saul und Jonathan und seine Brüder kommen da um, sie sterben. Kiedy Jonathan, Saul i jego przyjaciele zginęli w walce z nimi. Und dann wollen wir jetzt noch einmal kurz an das denken oder an das Lied denken, was David dichtet, als er von dem Tod von Jonathan hört in 2. Samuel 1. I chcemy też pomyśleć czy przypomnieć sobie słowa pieśni, którą ułożył Dawid, kiedy śpiewał o śmierci Jonatana i Saula. Von Vers 22 bis zum Ende lesen wir. Od wiersza 22 do końca, to jest druga księga Samuela, pierwszy rozdział. Przed krwią pobitych, przed tłuszczem bohaterów nie cofał się nigdy łuk Jonatana. A miecz Saula nie wracał próżno. Saul i Jonatan ukochani i przyjemni i za życia swego i w godzinie śmierci nierozłączeni. Od orłów szybsi, od lwów silniejsi. Córki izraelskie, płaczcie nad Saulem, który was ubierał w szkarłat ozdobny, który przypinał złote ozdoby do szat waszych. Jakże padli bohaterzy pośród bitwy. Jonatan na twoich wzgórzach leży zabity. Żal mi ciebie, bracie mój, Jonatanie. Byłeś mi bardzo miły. Miłość twoja była mi rozkoszniejsza niż miłość kobiety. Jakże padli bohaterzy, poginęły rysztunki bojowe. Wir können überhaupt nicht erkennen, dass David einen Vorwurf macht. Nie możemy tutaj w ogóle zauważyć, aby Dawid wypowiedział jakikolwiek zarzut. David trauert um Jonathan. David jest bardzo smutny z powodu śmierci Jonatana. Und er denkt überhaupt nicht daran, dass Jonathan ihn verlassen hat. I w ogóle nie mówi o tym, że on go opuścił. Er spricht davon, wie sehr er genossen hat, dass Jonathan ihn geliebt hat. I on mówi o tym, że jak bardzo mu to było przyjemne, że Jonathan go miłował. Und daran wollen wir zum Schluss denken. I chcemy też o tym pomyśleć. Dass die Liebe des Herrn Jesus zu den Seinen nicht, sich nicht verändert. Że miłość Pana Jezusa do swoich również się nie zmieni. Wir kennen unsere eigenen Herzen sehr gut. My znamy bardzo dobrze swoje własne serca. Wir kennen auch den Wechsel, dass wir mal weniger mit dem Herrn beschäftigt sind. My wiemy, jak bardzo się zmienia to w naszych sercach. I raz może bardziej zajmujemy się Panem Jezusem, a raz całkiem mało. Auch unsere Zuneigung zu dem Herrn ändern sich oft. Nasza skłonność czy miłość do Pana Jezusa zmienia się tak często. Und manchmal trauern wir darüber. Niekiedy się smucimy z tego powodu. Aber dann denken wir an die Liebe des Herrn zu uns. Ale potem myślimy o miłości Pana Jezusa do nas. Das verändert sich nie. I zauważamy, że ona się nie zmienia. Das wird nicht weniger oder mehr. Ona nie jest raz mniejsza, raz większa. Und das hört auch nicht auf. I ona nie ustaje. Das ist eine ewige Liebe, mit der wir geliebt sind. To jest właśnie wieczna miłość, którą jesteśmy umiłowani. Und wenn David hier sagt, dass ihm die Liebe von Jonathan wunderbar gewesen ist, i David mówi, że ta miłość Jonatana była dla niego cudowna, dann sagt er uns auch, to też i ma nam coś do powiedzenia, wenn ich die Liebe in deinem Herzen zu mir sehe, bo jeśli ja będę widział miłość
Twoją do mojego serca, das ist wunderbar für mich. To jest bardzo miłe dla mnie. Und vielleicht kann uns dadurch auch wieder anregen. I może przez to możemy zostać poruszeni. Neu über ihn nachzudenken. No, na nowo pomyśleć o nim. Und das Nachdenken über den Herrn Jesus, das führt dazu, dass unsere Liebe stärker wird. I pomyśleć o tym, czy zapragnąć tego, aby Pan Jezus znowu nas poruszył do tego, abyśmy go bardziej miłowali. Und wir empfinden auch mehr die Zuneigung, die der Herr Jesus zu uns hat. I wtedy też i odczujemy tę miłość, tą coraz bardziej tę miłość, którą Pan Jezus ma do nas. Und das führt zu dem Reichtum in unseren Herzen, von dem auch Mose, über den auch Mose nachgedacht hat. I to nas będzie prowadziło do myśli o bogactwie, o którym też i Mojżesz myślał. Solch eine tiefe Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus gibt eine Freude in unser Herz. I z tej głębokiej społeczności z Panem Jezusem występuje do serca radość, die man nicht vergleichen kann mit Freuden in der Welt. Której nie można porównać z radością, którą daje świat. Und damit möchte ich schließen, dass wir daran denken, dass wir von dem Herrn geliebt sind. I chciałbym tym właśnie zakończyć, abyśmy pomyśleli o tym, że Pan Jezus nas miłuje. Und dass es für ihn etwas ganz Besonderes ist, seine Antwort aus unseren Herzen zu finden. A dla Niego jest czymś bardzo szczególnym, jeśli w naszym sercu odpowiemy na tę miłość.